Nieco niepoważnie. No to za tym nikt nie usiądzie tak, żeby go było widać. No powinniśmy się zjednoczyć. Znaczy myśmy się podzielili. Wojtek sprawy wewnętrzne, a zagraniczne. Żeby mieli większe problemy. No tak. Proszę pamiętać, czy Rosja w tym jest, czy Rosja w tym nie ma, oni się boją. I mnie to ustawi. To jest zarządzanie refleksem wroga. Jedna z zasad strategii. Ale oczywiście, dobra. Na przykład pana. Pana z pieskiem. Pan z pieskiem. Proszę bardzo. Przepraszam. Cześć, Beatko. Witam, ale cię Radka. Widziałeś gdzieś Radka? Teraz nie. Jak szliśmy, to chyba widziałem, nie zwinęli, widziałem, nie? Nie, widziałem go po drodze, ale na Jaracza jeszcze go widziałem. To już dalej już nie. Zadzwoń do niego. Kogo? Radka. Zgłodniałem. No, musimy wytrzymać. Mama jest Dawida. Dzień dobry. O, dzień dobry. I jak tam Zdzisiu? Tego, weźmy pan w tańko, tam byście wzięli ten baner. Zawsze mówiliście, że na tych marszach byli politycy i nie życzycie sobie, żeby oni zabierali głos. Już nie ma ani żadnych polityków, ani pomiędzy drzewa. A nadal mówcie do tych ludzi, co chcecie powiedzieć. Mówcie to, jak widzicie. Tak się zastanawiam, skąd was znam. Nie ma żadnych polityków, nie ma żadnej partii. Chodźcie, otwarcie, mówcie, co macie do powiedzenia. Tu nie jest Facebook, tu nic się nie odsuwa komentarzy. To się mówi prosto w twarz, na to się myśli, na to się uważa. Tak się zapraszam, śmiało, zabierajmy głos. Mówmy to, co nam się nie podoba, to, co nam się podoba. I jak to mamy wizję tego kraju i jak chcemy, żeby ten kraj wyglądał i w jaki sposób chcemy to osiągnąć. Zapraszam, śmiało, odważnie. Nie do ciebie chciałam. Ludzie kochani, to są ciekawsze obiekty, tak powiem. Tam pod centralem jeszcze przyszłaś. Ja się chwilę zagadam. Ale nie, to by... Myślałam, że... Mam nadzieję, że... Cześć, cześć. 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 Jesteście razem, no. Jesteście razem. Cała rodzinka. Spotkaj się drugi. Bo wtedy poprosiłem, żebyście byli z nami na ulicę. Dlaczego?
bo musimy się jednoczyć. Musimy być jednym, jak ta jedna dłoń. Połączeni, współpracujący. Każdy z nas ma znaczenie. Dzisiaj Łódź, miesiąc temu Poznań. 23 będzie Gdańsk. Dlaczego? Bo te marsze, te manifestacje, to jest podstawa naszej aktywności. Tutaj się spotykamy, tutaj się poznajemy. Tutaj uczymy się też demokracji. Tak jak Ania powiedziałaś, to jest demokracji. Nie będzie szacunku dla drugiego człowieka. Musimy się wyszanować, musimy współpracować, musimy się jednoczyć. Pamiętajcie, niezależnie jakie macie reprezentacje, jeżeli chodzi o wasze organizacje, partie nawet, nawet stowarzyszenia. Robicie to wszystko dla jednego celu, który nas ma jednoczyć. To jest nasz kraj, nasze barwy, biało-czerwone. Nic ponadto nie może się liczyć. Dlatego dzisiaj uczymy się kolejny raz współpracy. Właśnie po to, żeby nad nami ta biało-czerwona była dumna z waszej współpracy. Wartości są podstawowe. Bóg, honor, ojczyzna, a w każdej ojczyźnie. Są właśnie te mikro komórki społeczne, czyli rodziny. Rodziny, które są podstawą rozwojową naszego kraju. Jeżeli to będzie zaniedbywane, nie będzie z tego kraju ani pięści ziemi, jako polskości. Bo tutaj kształtujemy przyszłość. Jest w tej chwili. Nie musi. Trzeba wydać na kolejne kontekstu, żeby nam zawłaszczać to, co jest najcenniejsze, nasze dzięki dzieci. Tobie. Kolejne kości z głowy zrzucane. Mamy się kłócić o wszystko. To babcia jest? Babcia jest, tak. Nie słyszę, że chcę, że kłócić o wszystko. To jest pani mamą Ewelinki. Nie bardzo dobrze, że nie chcecie. Po urodzie widać. Bo musimy ze sobą współpracować, walczyć o to, by nam nikt nie mówił, co mamy robić. No nie, chciałam przecież ile lat. Także tym akcentem, wyłącznie tym akcentem, chciałbym was zachęcić do tego, aby kolejne osoby, które będą tutaj przemawiały, pamiętały, poszukiwały się z jednoczeniem. Dziękuję. Zapraszamy do nas. A gdzie? Co bycie? No spotykamy się co tydzień. Mogą, a propos zrzuty, także nie są w stanie czegoś takiego zrobić. Czterech prezydentów z Afryki próbowało zrobić drugą Norymbergę. Oni już nie żyją. Dopadli, że tak powiem, seryjny samobójca, który u nas jakiś czas temu grasował. Ludzie, nie wierzcie tym politykom, bo oni nie są w stanie niektórych rzeczy zrobić. To są tylko, że tak powiem, zrzutowice, tak? Natomiast siła jest w nas, w narodzie, oddolni, bo my musimy ze sobą współpracować. My musimy się łączyć, my musimy pokazać tej Hołocie Zmiejskiej, że ich nie chcemy. Każdy poseł, który popełni przestępstwo, a w tym momencie to jest szereg przestępstw, łącznie z najgorszymi, nieprzedawniającymi się nigdy, czyli ludobójstwem na narodzie polskim i generalnie na całym świecie, ci wszyscy zostaną rozliczeni. To nie będzie już ani druga Magdalenka, ani nic takiego, ani proces Norymberski, który nawet z tych najgorszych przestępców umieścił w Argentynie i dożywotnio sobie tam mieszkali. Trzeba w Polsce przywrócić karę śmierci dla tych zdrajców i dla tych wszystkich, którzy niszczą naród polski. Trzeba wrócić karę śmierci i zabierać im politycy przestępcom i ludobójcom. Śmierć wrogom ojczyzny! Głębokie kopalnie i kamieniołomy to dla ich, którzy ich przygotowywali, redagowali. Natomiast wszyscy, którzy podpisywali, są winni ludobójstwa. Wszyscy powinni, jak to powiedział właśnie ten brał. Ale on czemu to powiedział, to nie wiem też. Dzięki.
pytanie, jak pan Kaczyński sobie wyobraża Unię Europejską. Jeśli pan Kaczyński dla mnie to jest, dla wypadku jest, to to jest dziewięć zeciar narodu polskiego. Jeden z wielu zaznaczam, bo Ja jeszcze nie. Ty weź się zabierz jeszcze może z kimś innym. Nie. My jeszcze mamy jedną rzecz do załatwienia. Z tą Jadzią z Warszawy musimy się nią trochę zająć. Słuchajcie, 18 października o godzinie 12 na ulicy Czerwonej pod tym samym budynkiem kasty lekarskiej, gdzie skazany był dr Hubert Czerniak. Tam będą chcieli dobrać się do wspaniałego człowieka, do doktor Doroty Szynkiewicz, do pani doktor z Uniwersytetu w Białymstoku, do pani prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Też warto być, jeżeli tutaj głównie dołożę, ale też do przyjęcia i pracy obowiązki. 18 października, godzina 12, ulica Czerwona w Łodzi, pod takim pięknym pałacem lekarskiej, kazarskiej kasty. Zapraszam. A teraz proszę o zabranie głosu pani Jadwigę Sokołowską z Warszawy. Zapraszam. Wyłudzenia, oszustwa, fałszowanie dokumentacji medycznej. Stawiłam dowody. Dziesiątki dowodów. PESEL z nawyżkami, ze świadczeniami pacjentów. Izby lekarskie to bezczelnie kryły do dzisiaj.
mimo tych dowodów, jeżeli im to wolno było, gdzie były dowody wyłudzeń, po prostu wyłudzeń za procedury niewykonane wcale lub opłacone w 100% przez pacjentów. Jeżeli oni to robili w tamtym czasie i robili to bezkarnie, i do obowiązku, które w szpitalu Polsce nie przyjmować ludzi bez testów i bez szczepionek. To jest ludobójstwo. Tak nie można postępować. Nawet w czasie powstania warszawskiego, kiedy ludzie ginęli, to nie tylko lekarze i pracownicy medyczni narażeniem własnego życia ratowali chorych i rannych. Czas do tego wrócić, czas do wrócić do obowiązków lekarzy. Tyle chciałam powiedzieć. Brawo! Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że tą walkę, w którą się zaangażowałem, chciałem zadedykować przede wszystkim swojemu dziecku, dlatego że ja pamiętam swoje dzieciństwo, które sporta nie znalazł. A jeszcze bardziej zależy mi na tym, żeby jego dzieci miały normalną. Bo kiedyś przeleciał taki kanadyjski tutaj do Łodzi, a akurat w 20 lat przyjeżdżałem do Zerwania. I on zaczął mi to mówić na temat, nie opowiadał, co się dzieje w Kanadzie, to w ogóle było nie do uwierzenia. Ale on powiedział taką bardzo ważną rzecz. On mówi, że ja muszę jadzie za to. I co jeszcze mamy wolność w internecie, wymieniamy się plikami, widzimy co się dzieje w Australii. Słuchajcie, nawet ostatnio Słowenia, która była bardzo spolegliwa, wyszła na ulicę, bo już po prostu mają dosyć. Polacy też już mają dosyć, ja widzę to, co się dzieje, prawda? W Łodzi tutaj wychodzimy na ulicę, w Poznaniu byłem, w Warszawie i widać ten progres. Widać ten progres, że to się rusza. A więc ta kula śniegowa tej wolności, ona się toczy. I musimy wszyscy razem wymieniać się ze sobą właśnie kontaktami. Bo to, że tutaj mówiła Maria, to jest, że tutaj przyjechały żółte kamizelki w Warszawie, że przyjechali ludzie z różnych rejonów Polski i z całego województwa, to jest nie... Masz rudaków? Tak, 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 Rodaska? Syryjka. Dawno jest w Polsce? 10 lat, dlatego tak ładnie mówi po polsku. A męża masz Polaka? Nie, tak? Nikt nam nie powiedział, że będzie lekko. Ale pamiętajcie, że wiele razy pokazywaliśmy to, że możemy zwyciężyć. To... mam nadzieję, wierzę... To nie jest prawda chyba, że my źle jakoś traktujemy innych. Nie? Nie jest prawda, że my źle traktujemy innych. Nie dzisiaj Polska się nie czujesz tego. Nie. Dobrze, ale to dobrze, ja przepraszam. Przepraszam, mogę zrobić zdjęcie? No jak się da, żeby tak coś było widać. To jest trochę, tam jest taka duża, słuchaj.
Masz tam taką dużą, nic tam temu zrób. Ogólnie o słowiańskie traktowanie wyborów i tak dalej, nie? Aby odzyskać są naszą Polskę i aby wygonić te połoty, które próbuje nami rządzić na życie. A teraz mówi do wszystkich Al-Malazji. Nabil Al-Malazji. Wyjątkowo chyba w tym momencie odzyskać naszą godność właściwie i potwierdzić, że konstytucja polska jest nade wszystkim. Konstytucja polska, która mówi o prawach. Znowu ją zostawić i trzymać. Chodź tu skarbie, chodź. Wiesz co? Zaraz ta Alicja coś ma tam powiedzieć, dlatego cię tak zostawiły i no. Dobra. Ja nie czuję się zostawiona. Włodek, stań z nim, z tym banerem. Podeszła do mnie jakaś dziewczyna od was z Łódzka, z jakiegoś to... Ona cię znajdzie. Jadzia szuka kogoś... Z jakiegoś stowarzyszenia obywatelskie, czy coś takiego, sprawy obywatelskie, podeszła do mnie, się spytała, czy można mnie znaleźć w jakichś wywiadach i innych. Można, bo przecież się tyle tych wywiadów udzieliłam, że okej. I pytała się o kontakt. No. Ale nie wiem, nie można. Jadzia, tobie ciepło jest? Tak, no mówię, ja się teraz zbudziłam, słuchajcie. Ale to jest skóra. Mnie się teraz zrozumiała. Nie, jest bardzo dobrze. Zrobiło mi się zimno. Ja najchętniej to ja mam. Ja tym mam kalkę jeszcze, to specjalnie założyłam. Na stopy założyłam też takie niebyle jakie. Na wakacje w serii, ale zostałem zamieszany w podwieczeniu wojsk. Więc tyle prywaty. Druga rzecz, ktoś wcześniej mówił o sporze polsko-polskim. Nie ma sporu polsko-polskiego. Nie ma sporu polsko-polskiego. Nie ma. Które rzadko pojawiają się na naszych jakichkolwiek eventach. Powiedziałabym nawet bardziej żydowsko-żydowskie, bo to są frakcje Żydów różne, skalczające się wzajemnie i one przemawiają w naszym rzekomo imieniu. Ta pani przy mnie po prostu podeszła do... Podeszła do policjanta, a ja ją sobie filmowałem, bo chciałem pokazać, że jest tutaj śmiechniałem. I patrzę, tak sobie rozmawia, w ogóle patrzyłem na nasz marsz i nagle pomimo waszych okrzyków choralnych, śpiewów, usłyszałem, że mówi do policjanta, że ja się, czy panowie zamierzacie coś z tym zrobić, ja się czuję zagrożony. Sama stoi z policjantem, 10 metrów od wszystkich, nikt do niej wcześniej nie podchodził, a ona się czuje zagrożona. I dlatego wtedy doskoczyłem, spytałem się, czym się koleżanko czujesz zagrożona? Czym?
I to właśnie o to chodzi. Pewnie miała wskazać palcem, kto ją powyzywał, oni podjąć interwencję, my bronić tych, wobec których podjęta została interwencja, wtedy kamera, start akcja, poszło. Zadyma w Łodzi na wiadomo marszu oszalałych foliarzy, szurów i antyszczepów. Agresywnych oczywiście. Więc chciałbym też, żeby to wybrzmiało, wiadomo, że to są nasze media. A teraz wykryli w Kanadzie nową chorobę neurodegeneracyjną i cała masa ludzi już na to umarła. Jakieś tam degeneracja mózgu i śmierć, prawdopodobnie po tych szczepieniach. To na wielu portalach tych medycznych jest. Nigdy tego nie było. To jest coś zupełnie nowego. Z tym białkiem kolca typu Spike, no bo to jest neurotoksyczne. I to nie chodzi o to, tylko jak nas próbują właśnie zaszablonować. To jeszcze nie wiadomo, bo to wszystko może później zacząć. A dokładnie. Swojej dumy, swoich fabryk, swojego rolnictwa, swoich autostrad niewydzierżawionych komuś za czapkę gruszek, za które my płacimy najdroższe opłaty na świecie. Tego chcemy. I tu nie chodzi tylko o to, bo to jest wisienka na torcie. Struwit i świrus to jest wisienka na torcie. Jak ta gwiazda na choince, którą dajemy na koniec ubierania. To wszystko zmieniło od 32 lat, a zaczęło się już w PRL. I widzimy teraz, też tutaj mówił wcześniej pan bardzo dobre słowa, bardzo dobry mówca, o tym, co mamy odtwarzane. Widzicie, co jest. Jest październik, mamy rocznicę Trybunału Konstytucyjnego, rocznicę października sprzed roku, manifestacji we wszystkich miastach. Gosia! I co? Jest znowu październik. Gosia! Konstytucyjny. Już wrócił do nas na białym kaczorze. Już się zaczyna, dzisiaj wzywa na 18 w całej Polsce. Bo o co chodzi? Właśnie o to, żeby ta papka się kręciła. Być może TVN się tutaj zaplątał, bo dzisiaj o 18 nie wiem, czy wiecie. W Łodzi, tak? Pieszkowska ile? 140 ile? 143, oni też mają swoje, bo próbują odtworzyć na 18 w całej Polsce, Warszawy, ale już w Jeleniogórze, niedaleko mnie, koło Karpacza, w Łodzi, w wielu miastach próbują odtworzyć to, co było rok temu, czyli zwarcie PiSu z PO, bo nic tak nie determinuje elektoratu, jak odwieczny konflikt PiS-PO. A my chcemy im, więc jedziemy w... Tak, żeby przykrywać to, znaczy się, powiemy im parę rzeczy, żeby pokazać, czy tu, czy chłopcy jadą do Warszawy, a może pojedziemy do Warszawy, tam do samego Donalda, że naszym hasłem nie jest żaden tylko anty-ketchup, nie jest podrobny, tylko podstawowe hasło. PiS-PO, jedno zło! PiS-PO, jedno zło! PiS-PO, jedno zło! PiS-PO, jedno zło! Kaczor Donald, wypierdalaj! Kaczor Donald, wypierdalaj! Kaczor Donald, wypierdalaj! Ja rozumiem, Donalda. Kaczor, przecinek Donald. I jeden i drugi. Dwóch gości, którzy są 40 lat w polityce. Razem siedzą, razem gadają, ich kumple kleją budę u Mazurka i piorą tym biednym Polakom, robią wodę z mózgu. A tak, a właśnie takie panie, które mają kredyt we franku szwajcarskim, takie skefiałujemy. Młode w eleganckim płaszczyku, które muszą zapieprzać na te swoje 32 metry kwadratowe, jak jest dobrze, w kredycie we franku i ona oddała już dawno rozum i godność człowieka. Ale my nie oddamy, wiemy, jaki to jest scenariusz, kto go pisze i na niego nie pozwolimy. Dzięki. Trzymaj się z organizacji Chłopcia, przepraszam, z organizacji Wolni Uczniowie, proszę. Witajcie, wolni ludzie! Witamy! Krzysiu! Piotrek się boi, bo mówi, że on by, że żeby nie było podejrzeń. Gabrysia sobie pomyśli coś może. Ale Krzysiu może molestować. Gabrysiu, bo wy jesteście tu razem. To, tak. Nie mogę sobie tak jechać do wnuczki, kiedy chcę. Ale nie, mówimy o tym wszystkim. Tak, jestem dziewiątką i... W październiku tamtego roku zabroniono mi powrócić do pracy po urlopie.
zadzwoniono do mnie, że muszę wykonać test, jeśli chcę wrócić do pracy po urlopie, ponieważ ja robiłam te testy, wykonywałam je pacjentom i ponieważ wiedziałam, że coś jest nie tak z tymi zaleceniami, nam oddziałowa dała na telefon, tak, wzór, jak mamy postępować, jak te 12 centymetrów pychać przez nos do gardła, tak, żeby pobrać wymaz nosogardła. No i my to robiłyśmy, tak. Pewnego dnia, to było już właśnie niedaleko mojego urlopu, szłam do pacjenta i pacjent mówi, znowu, przecież miałem 3 dni temu. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że nasz szpital dostał ogromną dotację na wykonywanie tych testów i po prostu te testy były zlecane każdemu wielokrotnie, pacjentom, tak, później też nam, pracownikom. Pani dyrektor po prostu dała zarządzenie, że każdy pracownik, kiedy 10 dni nie ma go w pracy, to przed powrotem do pracy musi poddać się testowi. Więc kiedy szłam do tego pacjenta, pacjent przerażony, że znowu test, ja mówię, no wie pan, no jest pana nazwisko, no ja tu tylko wykonuję pracę, no lekarz zlecił. Poszłam jeszcze do lekarza i mówię, pacjent mówi, że 3 dni temu miał, no nie, musi mieć. No to idę do niego. Pacjent mówi, siostro, jak mi koleżanka siostry zrobiła 3 dni temu test, to ja do tej pory mam krwawienie z nosa. No ja mówię, no wie pan, ja tu mam dużo pracy, no muszę zrobić. Włożyłam delikatnie, już tam, nie wiem, 2 centymetry, już pojawiło się na tym waciku krew. Mówię, nie, już nie miałam sumienia po prostu wpychać temu pacjentowi głębiej. I zaczęłam drążyć, tak, po powrocie do domu, w internet. Dowiedziałam się, że coś jest na tych testach, że to są Morgellony. Ja na tym się nie znam, mogę tylko się opierać na wypowiedziach byłego ministra zdrowia, tak, doktora Hałata, doktora Zbigniewa Hałata, który przestrzega przed tymi testami, że one w ogóle nie są wiarygodne. Ja mam taki apel do moich koleżanek, pielęgniarek, które tak bardzo dokładnie robią te testy, wpychają tym pacjentom biednym tyle, ile trzeba, czyli po prostu do nosogardła, tak, żeby poczytały, że to naprawdę może uszkodzić chrząstkę, która jest w tym nosogardle, że to jest bariera krew-mózg, że pacjenci mogą mieć później krwawienia z nosa. Moja koleżanka z oddziału miała takie silne bóle głowy po tym teście, że mówi, że już nigdy sobie nie da zrobić. Niestety dała sobie, tak, bo chce pracować. Ja ponieważ przeraziłam się, nie powiem, że nie dałam sobie zrobić kolejnego testu, bo raz już miałam. Także po prostu no, popadłam trochę w stany takie lękowe i niestety już nie pracuję w tym szpitalu. Natomiast proszę pielęgniarki, które wykonują testy, które szczepią, aby...